Siemaneczko, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w kolejnym odcinku z aktualizacji oczywiście od Starcy Online. Dzisiaj mamy nowe konie, a raczej odnowione pintabiany, dwa nowe umaszczenia do Morganów oraz nowo kolorystyczny sprzęt westernowy. Także serdecznie was zapraszam do oglądania, a dzisiaj będzie taki w sumie wielki koniu robię shopping. Na wstępie oczywiście pozdrawiam moich ostatnich 5 subskrybentów, jak i moje wspierające. Wpadnijcie na moje media społecznościowe oraz na serwer na Discordzie. Wszystkie linki zawsze są w opisie. I zostawcie symboliczną, motywującą łapędzie w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. Okej, kochani, więc jak widzicie, najpierw jesteśmy właśnie w Jadowym Gaju, gdzie tutaj są te nowe Morgany. Tak, ogólnie tego Morganka już mam. Także... jest okej. Okay. Ten jest w ogóle też ogólnie bardzo ładny, ale tutaj dajmy sobie to nowe umaszczenie właśnie, co doszło do gry. I to jest tak. Taki karusek właśnie doszedł do gry. Także jak ktoś lubi karę konie, to jak najbardziej. Znaczy ja też lubię karę konie, ale żeby tak kupować, to tak nie za bardzo. Także dobre. To się tak wiecie, raz na jakiś czas kupię, ale też nie lubię tak mieć, tak wiecie, tak jakby tak dużo tych koni karych po prostu, nie? Ale jakieś tam mam, także jest spoko. No ale ten naprawdę mega mi się podobał, naprawdę jest przecudowna. Jakby drugiej generacji Morgany, właśnie zwłaszcza też to umaszczenie tej drugiej generacji jest naprawdę, ogólnie było mega spoko dla mnie i chciałam kiedyś je kupić. Natomiast jak teraz jest właśnie generacja trzecia i jest to umaszczenie, to ja naprawdę je w 100% kupię, bo naprawdę mi się mega podoba. No także kochani, będzie shopping i już wam dam taki spoiler, że mam na oku dwa pintabiany, także będzie duży shopping, czyli będą w sumie dzisiaj, nie, inaczej, dzisiaj kupię 3 konie, to jest naprawdę na moich starcoinsów, także tak, właśnie, jeszcze sobie zdajmy sprzęt, no bo tutaj do mojego sprzętu pszczółkowego oczywiście wszystko jest okej, okay, także zdejmiemy sobie ten sprzęcik. Tutaj na przykład bardziej może pasowałby ten kary, ale to umaszczenie mi się naprawdę tak podoba, że ja muszę po prostu je kupić. Ale zobaczymy, czy do tamtych umaszczeń pintabianów też będzie pasował właśnie ten strój mój pszczółkowy. Zobaczymy, także lecimy. No i teraz tak, w ogóle jakbym chciała nazwać tego konia, tak właśnie myślę sobie. No dobra, niech będzie dorosły i nie wiem, w sumie. W sumie może to być klacz nawet. Phantom, albo w sumie nie. Okej, okay, namyśliłam się i jednak to będzie właśnie ogier, dorosły ogier. No i teraz imię, ja w ogóle tak. Nie miałam w ogóle totalnie pomysłu, nie mam, okej. Okay. Zacznijmy od tego, że nie mam totalnie pomysłu. Ale, moi drodzy, ostatnio nazwałam Lipicana chyba Guardian. Czyli oczywiście, no, broń z Valoranta. Więc tutaj nazwiemy może tego konia po prostu Phantom, czyli również broń z Valoranta. Karabin, także czemu nie? Może być, także kupujemy konia. No i dosiądziemy go teraz. Właśnie każdego tak sobie mniej więcej zobaczymy. W ogóle czemu ma takie, tutaj takie kopytka, jakby takie, co tu się w ogóle dzieje, jakiś taki taki kusz tym, nie wiem co to jest. No dobra, dosiądziemy tego teraz. Okej, kochani, generalnie tak mój nowy koniur tutaj się prezentuje. Ogólnie to umieszczenie naprawdę jest przepiękne. No i w sumie pasuje do tego ten mój sprzęcik czarno-żółty, także jest spoko. W ogóle zobaczmy sobie grzywy. Ja w ogóle uwielbiam ogon u tych Morganów, naprawdę jest cudowny ten ogonek, nie wiem czemu, ale mi się mega podoba. Zobaczmy sobie grzywy, bo nie wiem, czy bym chciała innej grzywy może. Chociaż ta zawsze mi się tak podobała, nie? Ta standardowa u tych Morganów. Irokazar to ja raczej bym nie chciała, no taki jest ten Irokaz tutaj, tak w sumie to nie wiem. Ale tą krótką... A może kiedyś zmienię, nie wiem. Ale dobra, w każdym razie może teraz zerkniemy sobie na sprzęt westernowy, zanim kupimy sobie kolejne konie. I ten sprzęt westernowy raczej będzie chyba na farmie... Na farmie, tak, chciałam powiedzieć, na farmie Steve'a. No na ranczu starszym, także zobaczmy, chyba że będzie w globalnym. Bo tego awokado... A nie, jest jednak w globalnym, dobra. Czyli możemy na spokojnie tutaj właśnie zobaczyć sobie ten sprzęcik. To na spokojnie gdzieś tutaj staniemy, o. Tylko właśnie nie wiem, czy ten sprzęt będzie można założyć na tego konia, ale raczej chyba tak, tak wiecie. Mamy coś takiego. Ten różowy jakiś też fajny w sumie, spoko ten różowy jest. Tu jest też taki niebieski, jest taki limonkowy.
No, czyli w zasadzie wszystko to, co wam pokazywałam. Czy można w ogóle te ochraniacze... W ogóle te ochraniacze można zakładać na Morgany. Oh my god. To bardzo dobrze. Okej. Okay. No dobra. Ale nie wiem, czym jakiś chciała kupić na racie sprzęcik z westernowego, bo musiałam się zastanowić, tak wiecie, tak doszczętnie musiałam się zastanowić. Tu jest też taki bardziej... O, ten z frędzelkami jest taki bardziej fajniejszy, nie? Taki no... Ogólnie fajniejszy jest, myślę. Zawsze w tych wodzach denerwuje mnie to po prostu. No zobaczcie, jak to wygląda. Czemu SSO nie może zrobić normalnych po prostu wodzy? No i takiego tutaj czegoś, nie wiem, jak to w ogóle wygląda, nie? Całe tutaj to ogłowie jest przepiękne, ale te wodze to po prostu są masakryczne, naprawdę. No już to lepiej wygląda, prawda? No to już lepiej wygląda, ale też mogę to naprawić, ale no to tragedia jakaś. Tragedia, naprawdę. Dobra, kochani, ja sobie zakupię ten sprzęt. Różowy. Cały, tak, cały różowy sobie zakupię. Żeby tak, wiecie, mieć do kolekcji. Wybieram sobie to z frędzelkami, bo to z frędzelkami jest o wiele lepsze niż to zwykłe. Tak uważam przynajmniej, że jest takie bardziej, wiecie, no... No tamto jest takie, bardziej mi się podoba. Czyli generalnie tak... To się prezentuje. No wiecie, w zasadzie, no nie do żółtego, prawda? Ale ten różowy tak jakoś taki inny, taki no różowy. Także wzięliśmy sobie właśnie różowy. Więc może być. No i teraz lecimy, moi kochani... zakupić sobie dwa pintabiany, także lecimy na farmę, czekajcie, Złota Ostroga chyba, nie, czekajcie, no Gold Spurów to gdzieś tutaj jest, nie? Tak, Gold Spurów, także let's go. O Jezu, znowu te bugi. Biedny koń, jeździ na dupie. Dobra, kochani, my jesteśmy na miejscu, o w ogóle Klara, siemanko. No i teraz tak, tutaj są oczywiście zwykłe arabki, a tutaj mamy już te pintabiany, czyli wiecie, no araby, ale pinto, nie? Także generalnie tak, no kochani, tutaj są dwa, które na pewno kupię, czyli tego, którego umaśnienia w ogóle też nie miałam, tej drugiej generacji pintabianek, który też w sumie się podobało, ale ten jest ogólnie bardzo ładny, no i ten, moi kochani, też mi się mega podoba. Ten akurat, ogólnie jakby tak, w SSO nie przepadam za gniadoszkami, jakoś tak mi się nie podobają. W realu może bardziej mi się podobają niż w tym SSO. No ale w zasadzie to tak. Ten mi się nie podoba. Ten jest taki sobie, tak dla mnie. Znaczy te dwa, tak, to są tak najmniej. Ten też. No ale moi mili, ten oraz ten to jest w ogóle co innego. To jest co innego. No dobra. Ogólnie jeszcze jest jedno umaszczenie, które będzie w aplikacji. Tutaj gdzieś wam znajdę i pokażę wam. To wam wkleję tutaj na ekranie, które umaszczenie właśnie będzie w aplikacji, bo tutaj jest tylko, widzicie, jest tylko niestety. Ale 5. No dobra, w takim razie teraz muszę wymyślić imiona dla tych koni, więc może na początek... W sumie nie wiem, czy tego kupić, czy tego... Dobra, kupimy najpierw tego. Także sobie oczywiście tutaj zdajemy sprzęt. Okej, okay, tutaj będzie, no dajmy, że to będzie dorosła też klacz. Znaczy tam było gardło. Dobra, to będzie klacz. No i teraz jakieś tutaj imię w sumie, nie wiem jakie za bardzo imię mam tutaj dać. Dobra, tego konia nazwę Sandy, bo tak mi się kolorystycznie skojarzyło. Też z nią, więc może tak być, w sumie pasuje. Więc jak dla mnie może być, jest naprawdę super nazwa Sandy, niech będzie. Jej, piasek! Także dobra. Dosiądź teraz, sobie tutaj oblukamy dokładnie już tego konika. Znaczy to ogólnie no widać, tak? To samo umaszczenie, ale też mega się cieszę, że te konie są odwiedzone. Naprawdę wyglądają teraz też fajnie i tak, także... Generalnie jest ogólnie fajnie. Także tak, zobaczmy, czy można... Mogę na to założyć? Tak, mogę na to również założyć mój sprzęcik. Także sobie oblukajmy. Jak to tutaj wygląda? Czekajcie, bo ja tutaj sobie zakładam mój sprzęcior. Czy one mają zbagowany cwał? Czekaj, muszę to przetestować. Wydaje mi się, że chyba nie.
normalny, bo wiadomo, że pewnie chodziło o CS-ki, nie? Że wiecie, że Pintabiany to takie, wiecie, też jak tamte Araby stare, drugiej generacji, także no, dobra. Czyli taką się prezentuje, też mi się mega to masz nie podoba. No i kochani, umaszczy mnie drugie naszych starkońców jest coraz mniej, ale to nic, po to są starkońcy, żeby je wydawać oczywiście. Także zdejmujemy sprzęcik i bierzemy się za kupno jeszcze trzeciego konia na dzisiaj. Okejka, to będzie ogier. Też może być dorosły i tutaj właśnie się zastanawiam nad imieniem. Może być troszkę ciężej niż w poprzednim. Okej, znowu nazwałam konia bronią Valoranta, czyli Frenzy. Ja po prostu nie wiem, nie miałam pomysłu, już po prostu tylko totalnie nie miałam. No ale może w sumie być taki, wiecie, taki Frenzy, co nie? Ogierek Frenzy, taki Pinto Arab, wiecie co chodzi, Frenzy. No a może być taki ogierek, niech będzie już i będzie w porządku, także kupujemy. I oczywiście dosiadamy teraz, zobaczymy jak on się tutaj ogólnie prezentuje. Ogólnie właśnie to maczenie mi się mega podobało, też ze względu właśnie na, że takiego nie mam po prostu. Więc właśnie... Jakie w ogóle to jest slow-mo ten ma ogon, boże co tu się w ogóle stało. Dobra, w takim razie sobie tutaj go dosiadamy. Bo właśnie wam pokażę, tak, to umaszczenie, w ogóle tu się sklonowały. To umaszczenie jest chyba pod to takie czarne, co... Takie czarne to łacie, która mam drugiej generacji. Jak możecie kojarzyć, bo to jest na pewno takie w całości, nie? I jest jeszcze chyba to podobne takie, nie? Bo to jest na pewno, to jest takie też podobne i to jest takie troszkę nowsze jakby, ale też takie coś było. Też takie coś było. No i to jest takie właśnie takie bardziej białe niż tamto czarne, co było takie, no, ale dobra, nieważne. Także tak to się właśnie prezentuje. No i teraz, kochani, tutaj też myślę, że ten mój outfitik jak najbardziej będzie tutaj pasować, no bo patrzcie, jak ładnie to wygląda. Oczywiście tutaj sobie usuniemy te podkowy niepotrzebne. No i teraz lecimy, ja w ogóle teraz tak, lecimy sobie zrobić sprzęcik właśnie z tego, znaczy tak, bo tu jest ten różowy, nie? I właściwie ja bym chciała sobie właśnie zrobić jakiś tutaj outfitik fajny, nie? Także my lecimy do stajni w sumie. I jak będę miała coś fajnego, no to wtedy wam pokażę. Dobra, także lecimy do stajni. Ej, nie no, ale ten arabek naprawdę mega wygląda w tym outficie moim cudownym. Który stworzyłam oczywiście w sumie... Tak wiecie, właśnie z tych darmowych rzeczy tak w sumie... Więc w sumie, jeśli chcecie się tak się ubrać, to w sumie why not? To będzie oznaka mojego, wiecie... Rodu pszczelego. Także jeśli chcecie być tutaj w takim moim gęgu pszczół, no to oczywiście przebierzcie się tak i będzie wiadomo, że to wy od pszczół moich. Teraz to ja rozdaję karty Baby Bambi in real life. Słodziakowy las, też pokażę ci mój świat. Warkoczyki, dołeczki Baby Bambi in real life. Du, 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 du. Nie jestem taka szajk, też pokażę ci mój świat. Teraz to ja rozdaję karty Baby Bambi Real Life. Słodziakowy las, też pokażę ci mój świat. Warkoczyki, tołeczki Baby Bambi Real Life. Nie jestem taka szajk, też pokażę ci mój świat. Czyli no, w sumie to generalnie tak. Ubóźnie wyglądam w tym outficie. No wymyśliłam, że w sumie będę miała tą spódniczkę czy coś, no bo tak szczerze to ciężko było dobrać jakiś tam kolorystyczny ten kolor. Kupiłam sobie nowy kapelusz, bo w sumie why not. No i tak w sumie no, no tak się to prezentuje. W ogóle taką torbę nawet na właśnie na środku mam nawet taką troszkę pasującą się w ten klimat i oczywiście tutaj Lucy musi być w torbie. Też z różowym, no trochę może ciemne jest, ale to nic, to nic. No. Także sobie tak się prezentuje, są kokardeczki, jest tutaj taki biały, właśnie brązowy, no i oczywiście różowy. No także ja w moim ubóźnym outficie się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie w komentarzu opinię na temat dzisiejszej aktualizacji, no ale bardziej to koni, no bo tutaj są dzisiaj tylko konie w sumie. Więc no. Ale nieważne. Więc mamy wszystko w sumie oblukane. A za tydzień, moi kochani, będzie fabuła, także też nie mogę się mega po prostu doczekać. I w końcu dowiemy się czegoś więcej też na temat Vala, mam nadzieję. I tego portalu, który jest właśnie w Forcie Maria. I też właśnie na temat tego, ogólnie tej sadzonki, tego drzewka na zapomnianych polach, mam nadzieję, że też tutaj, jakby wiecie, bo to tam właśnie rosło, więc mam nadzieję, że to też tutaj wszystko będzie wyjaśnione. Także no. I zostawcie oczywiście symboliczną łapencję w górę dla motywacji. Subskrypcję
i dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. A ja się z nimi żegnam, trzymajcie się i do następnego!